A takie zastosowanie przyszłości, o którym już słyszę od wielu, wielu lat, to jest jeden z tych przykładów, który właśnie co 5 lat słyszymy, że już za 10 lat, tylko że to właśnie cały czas, już od 20 lat słyszymy, że to będzie za 10 lat, no to jest fuzja termojądrowa, czyli taki pomysł, żeby dostawać reakcje w procesach jądrowych, ale nie rozpadów jądrowych, tak jak w takiej klasycznej elektrowni, tylko właśnie w takich procesach, jak zachodzą na Słońcu, czyli że atomy wodoru łączą się w hel i wtedy wydziela się nadwyżkę energii. No tylko, że problem jest właśnie, jak tę fuzję w takich kontrolowanych warunkach laboratoryjnych zapalić, jak to się mówi. Bo okazuje się, że to też brzmi bardzo prosto. Trzeba po prostu wziąć małą kapsułkę z wodorem i bardzo ją podgrzać i bardzo ją ścisnąć. I wtedy taka reakcja się zacznie i potem już będzie się sama podtrzymywać, tak jak na przykład na Słońcu. No i okazuje się, że to bardzo podgrzać i bardzo ścisnąć, to są już takie temperatury i takie ciśnienia, że tego nie umiemy na razie zrobić. I jedną ze ścieżek, które się tutaj jakoś eksploruje, to jest właśnie to, żeby taką kapsułkę z wodorem oświetlić wieloma wiązkami ze wszystkich stron bardzo silnych laserów impulsowych. I wtedy, jak się uda osiągnąć przekroczyć krytyczne wartości temperatury i ciśnienia, to może się taka fuzja zapali. Ale jest dużo przeszkód i wydaje się, że jakoś tak materia nie chce nam się łatwo poddać. Im silniejszych impulsów my używamy, tym bardziej ona jest oporna na to, żeby chciała się fuzja zapalić.